dobry wszystkim, z tej strony Alien i witam was wszystkich w grze Riding Star 3, o którą prosiliście w sumie na live'ie. Bardzo wam się ta gra spodobała, a ja dziękuję Atakamie za pokazanie mi tej gry i w ogóle za zachęcenie i w ogóle dziękuję ci bardzo. Tak ogólnie rzecz biorąc, gra jest prze super. Bardzo mi się spodobała, bardzo lubię w niej zamulać, po prostu wręcz na terenach, na terenie. Tylko tyle, nawet tam nic nie robię, po prostu jeżdżę konno i nic tam, nic tego nie mam, po prostu tak spędzam sobie czasami czas i jest po prostu super. Dobra, ja tylko zobaczę, jak tam naszym nagraniem, kiedy żeśmy zaczęli nagrywać. Dobra, i bierzemy sobie nową karierę. Stworzę sobie od nowa konto, także spokojnie, będzie podobnie, ale nie tak samo. Tak, chcę na tym koncie, stworzymy sobie na szybciutko postać. Tutaj jak ktoś będzie chciał czytać to po angielsku, to ja po prostu proszę udostępniać sobie, zatrzymywać sobie ekran. Ja będę to szybciej klikać, ponieważ tak chcę. Dobrze, dajmy sobie w kasku włoski brązowe, bo takie ja też posiadam. Bardzo ciemne jednak mam, ale brązowe. Możemy sobie w takiej bluzeczce w sumie Tiger. Może być i Tiger. Czy mamy coś ciekawego, jakieś spodenki? Takie, żeby było. No białych nie chcę za bardzo. Mogą być w sumie czarne i jakieś trampeczki. Trampeczki też mogą być w sumie jakieś takie ciemniejsze, ewentualnie białe. Albo niebieskie? Mogą być niebieskie. No i tu mamy jeszcze, ewentualnie będziemy potem mieć możliwość dobrania stroju na zawody. Do you accept... Aha, zaraz. No, player 2, no jasne. L-I-I-N. Tak, Alien, obca cywilizacja. Do you accept... Tak, chcę te settingsy, czyli opcje zapisać. No i teraz muszę wybrać sobie konika, którego chcę. Ja absolutnie bardzo lubię w tej grze dresaż, ujeżdżanie, ale weźmiemy sobie tego do skoków. Po prostu będzie na początek ciekawiej. Mamy tu takiego czarnulka. Może jakiś inny będzie? A może być taki, słuchajcie, jest bardzo ładny. Damy mu też ciemną grzywę. Dobra. Nazwiemy go sobie... żeby nie było, będzie Alienat. L-I-I-N-A-T. Alienat będzie. Okej. Ewentualnie będzie at przez a duże. Żeby było śmieszniej i ciekawiej. Dobra. Więc sobie akceptujemy. Jestem pewna, że chcę to akceptować. Configuration już... Dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej. I mamy, słuchajcie, już możliwość gry. Teraz przejdziemy sobie tutorial i będziemy już sobie dalej robić różne rzeczy. Mamy możliwość tutaj, słuchajcie, różnych kamer. Kamera zadu konia, z grzbietu konia. Kamera taka zupełnie bez jakby niczego, tylko jakby była pod koniem na klatce piersiowej, czyli nie ma żadnego konia, niczego, ani jeźdźca. I kamera taka, jakbyście widzieli w telewizji, jak są zawody, to zaraz zobaczymy sobie. Lubię w sumie pierwsze trzy kamery. Dobra. Nie będziemy go tak do końca słuchać, bo wiadomo, tutaj to jest tutorial, więc jakby ktoś chce sobie czytnąć po angielsku i to rozumie, więc proszę bardzo. Tak, to jest z grzbietu, to jest ta bez nikogo, to jest ta telewizyjna, nazwijmy ją telewizyjną, którą bardzo lubię. Dobrze, lubię ją tutaj jeździć na myszce, więc proszę bardzo, na myszce możemy sobie pojeździć. Możemy konia pochwalić. Chwalimy konia, zaraz wam pokażę, zresztą jak ci, co byli na live, to pewnie wiedzą. Myślę, że część zawodów będziemy sobie też jeździć z takiej kamerki, ale niedużą, bo jednak... tam trzeba się bardzo wyrabiać, więc jakby wiecie, możemy konia pochwalić. Bardzo ładnie przyjechaliśmy na czysto. O, widzicie, chwali konia. Tak. Okej, great, super. Well done. Idziemy dalej, mamy kolejny tutaj tutorial. Dobra, zmieniamy kamerkę. Jej! Bo
po lewej mamy już pokazane serduszko, że jak się zmęczy, to musimy, no właśnie, powolutku się zaczął męczyć. Musimy jakby zwolnić, ponieważ potem konik nam oczywiście odmówi skoku lub nie będzie chciał w ogóle przyspieszać, wiadomo. No tutaj, że będzie, nie będzie chciał nam jechać za szybko. Ale jak już trochę odpoczął, to możemy tam cisnąć go tą myszką. Dobra, trochę zwolnimy. A, dobra, daleko jest. Tak, chwalimy nawet na cieniu postać, chwali konia, co jest po prostu przesuper. Dobra, a, no czysto, jej! Bardzo ładnie. Super jest ta gra, naprawdę bardzo mi się podoba, bardzo podoba mi się... tak, ta postać się rusza. Ja już mówiłam o tym na live, tak? Ale no, żebyście tutaj też wiedzieli co i jak, co o tym sądzę. Dobra. Jeżeli ktoś jest ciekawy tego, co on tam mówi dokładnie, tak jak mówiłam, proszę sobie teraz to zatrzymać, zatrzymywać nagranie i po prostu przeczytać. No ja nie do końca kminiam angielski, a w tą grę już jakby grać umiem, więc tutorial tak sobie troszeczkę przeklikamy. Pochwalimy konia, że dobrze skoczył, bardzo ładnie. Trzeba przyspieszyć. Dobra. Dla zainteresowanych tą grę można kupić. Tu mamy już zaawansowany trening. To nie ma tak łatwo. Opsa, udało się. Mógł nam oczywiście odmówić skoku, ale na szczęście się udało. Okej. Okay. Wonderful! Yay! Mamy zakończony tutorial. You have new coś tam. Fajnie, że mam coś tam nowego. Tu mamy statystyki konia oczywiście. Mamy tutaj speed, mamy power, stamina, motywację, speed oczywiście, szybkość, werwa, można tak powiedzieć. Wytrzymałość, motywację i jakby posłuszeństwo, obedience. No i mamy tutaj w pełni ogarniętego konika, także możemy sobie go spokojnie osiodłać. Za dużo nie mamy sprzętów, no ale dobrze, pomijmy ten fakt. Osiodłamy tego konia, on sobie już ma czaprak, dobra. Osiodłamy konia, słuchajcie, no i pojedziemy na pierwszy trening. Weźmiemy sobie taką fryzurkę. Aha, no możemy wziąć koreczki, aczkolwiek... Aczkolwiek nie podobają mi się te duże koreczki, bo tu są jeszcze inne koreczki. Dobra. Nie będziemy odmieniać grzywy i jedziemy, słuchajcie, sobie w trening. Pojedziemy sobie na trening. Mamy do wyboru dwa treningi. Z tego akurat tej jakby... O Boże, zabrakło mi słów! No gwiazdka, no poziomu, tak? Poziom. I z tej dyscypliny. Także jedziemy sobie power 1. Oczywiście... Możemy sobie spróbować pojechać na kamerce takie, ja to już muszę ja sobie wziąć i bardzo ładnie i wziąć sobie myszką, nie sterować, już tutaj nie umiem. Muszę sobie jakby wziąć na klawiaturze sterować, bo inaczej to nie idzie. Mamy oczywiście po lewej te statystyki, które musimy koksać i oczywiście jak nam to dobrze idzie. Oj. No, nie wiem, uda nam się? Uda nam się. Bardzo ładnie się udało. Możemy go pochwalić. Bardzo ładnie się udało, tak samo. No i słuchajcie, tak to ja mogę jeździć i jeździć. Prawda jest taka, że konia do skoków mam tak wytrenowanego, że ojejku. A to inne konie, bo mamy tutaj w tej grze możliwość posiadania trzech koni. Innego konia, no nie do końca mi się tak udaje fajnie trenować. Bo jednak ten do skoków, no jakoś tak, wiecie... Opsa, bardzo ładnie. Spróbujmy teraz zrzucić coś nie coś. O, nie udało się zrzucić. Kamera telewizyjna po prostu wymiata moim zdaniem. Tutaj była jakaś przeszkoda, ale nie wiem. Aha, tutaj, dobra. A, widzicie? Dobra, come on. Ruszamy. Tutaj przeszkoda jest, to sobie ją objedziemy. No i tak można jeździć. No, dla koniarzy gra po prostu świetna. Gra też nie jest najnowsza. Także naprawdę, wiecie, można tutaj się zapomnieć.
na długie godziny. Mimo tego, że gra nie jest najnowsza, to ojejku, jest super. Dobra, tak na szybko go wytrenujemy, postaramy się przynajmniej. To będzie raczej pierwszy trening i wiele nie zrobimy. Plany moje na przyszłość są takie, że no jak już 5 stamina, bardzo ładnie. Jak już będziemy sobie ogarniać... A, nie trafiłam. Trudno. Będziemy sobie ogarniać te zawody, także będziemy to robić te odcinki jakoś tak niezbyt długie. Żeby też się nie znudzić, żebyście się nie znudzili. No nic żeśmy nie zrzucili. Widzę, że żadnych tych żeśmy nie zrzucili. Także teraz zrobimy sobie pierwszy trening. Dokoksamy konia do pierwszych zawodów. Prawdopodobnie. Dokoksamy, bo może zrobię to też poza nagraniem. Ogarniemy go. No i będziemy po prostu już kończyć. I pierwsze zawody zrobimy w pierwszym odcinku, w następnym odcinku. A nie tak chciałam. Oj, nie zrzucę, nie zrzuciłam. Chciałam wam pokazać, że można spokojnie zrzucić. O, widzicie, koń odmówił skoków, wpieprzył się w te przeszkody. No niestety, oby go nie bolało. Dobra, co najważniejsze. Także jeżeli chcecie pierwsze zawody, to w następnym odcinku, ale tutaj powtórzę, zrobię po raz pierwszy test po prostu. Słuchajcie, jeżeli będzie pod filmikiem, no, niech będzie 100 łapek w górę, to w przyszłym tygodniu, w czwartek, też pojawi się Riding Star 3. Jeżeli nie będzie 100 łapek, no to nie będzie się pojawiał Riding Star 3. Tak, chcę kontynuować. Nie będzie się pojawiał Riding Star 3, a jeżeli zdobędą te łapki się z czasem, no to kiedyś tam się pojawi ten Riding Star 3. Więc w sumie, jeżeli chcecie zawody pierwsze, to na pewno trzeba dać łapkę. Nie ma innego wyjścia. Słuchajcie, łapki są bardzo potrzebne dla twórców, bo bardzo motywują i widać, że ktoś się angażuje, że ktoś ogląda, że ktoś się rozumie. Ja na początku, dawno, dawno temu, było takie przeświadczenie, o żebrze, o łapki, o jejku, jejku i w ogóle jaki ty jesteś zły. Potem miałam takie przeświadczenie, ojej, robisz coś z łaski, no bo jak będą łapki, to będzie odcinek. Słuchajcie, to nie jest do końca z łaski. Ja ostatnio bardzo do tego zmieniłam podejście. To nie jest z łaski, dlatego że jak inaczej zbadać to, czy ktoś chce odcinek, czy nie? No może skomentować, tak? Może skomentować, ale jeżeli łapka jest, myślę, że szybszym jakby możliwością, szybszą, żeby tą aktywność pokazać, tak? Na jeden fule, a zmieściliśmy się, brawo! Żeby tą aktywność pokazać, więc jakby jeżeli są łapki, no to jest filmik, tak? Bo widać, że jesteście aktywni, że chcecie, że nas słuchacie i tak dalej. To jest po prostu świetne, że nie mówimy do siebie, czy do ściany, czy do tego konia spikselowanego, tylko mówimy do was, tak? Do żywych ludzi, którzy faktycznie gdzieś tam są w tym internecie i reagują na nasze ja chcę skoknąć, Nie, zakończyłam wyjść ten. No dobra. Którzy są faktycznie, skoknęłam. Są faktycznie w tym internecie i na nas reagują, tak? Dobra, mamy pierwszy trening zakończony. Ja się tylko, słuchajcie, tutaj ogarnę. Wyczyścimy nasze wszystko konia. Pokażemy co i jak. No i będziemy sobie tutaj kończyć odcinek. No więc tak, ta gra jest prześwietna, nawet wokół konia latają muchy, jeżeli koń jest bardzo, bardzo brudny, to tu powinien gdzieś koło brzuszka, gdzieś tam latać muchy. Tutaj widać, że ogon jest brudny, pozlepiany, tak samo grzywa jest brudna i pozlepiana i to wszystko widać, tak? To nie jest... Szczotkuj się, szczotkuj. To nie jest wymyślone, tak? Faktycznie w tej grze wszystko fajnie widać. Także gra mi się bardzo, bardzo spodobała. Też konia trzeba, nie oszukujmy się, bardzo dokładnie wyczyścić. Co też mi się bardzo podoba, nie jest tak zrobiony po łebkach. To ogólnie mamy jeszcze jakieś inne konie, ale tych koni aktualnie chyba nie mamy. Dobra, tak czy inaczej, czyścimy. Ja to pokażę tylko pierwszy raz, tu mamy już konia wyczyszczonego, a potem będę to po prostu przyspieszać. No bo myślę, że nie ma sensu powtarzać tego samego, tej samej czynności kilka razy, czy kilkanaście razy, tak? Bo przed każdymi zawodami będziemy, słuchajcie,
tego konia czyścić, tak żeby mógł mieć tam pełną siłę i chęć do pracy na zawodach. Trochę masz śmiesznie wyciętą grzywkę, ale ogólnie to jest bardzo ładne. Tak, wyczyściliśmy grzywkę, teraz ogon, wszystko ładnie widać. Ślicznie. Możemy go dalej poczyścić, ale widzę, że nie ma sensu. Dobra. Idziemy dalej. Kopyta. Kopyta też wiadomo, jak w każdej grze o koniach czyścić trzeba, czy w każdej grze, czy w każdej czynności, tak, przy koniu czyścić trzeba. Tak samo jak my się myjemy, tak trzeba umyć konia. Jako zwierzątko, każde zwierzątko jest bardzo czyste, powiem, że czasami myślę sobie, że zwierzęta są czystsze od ludzi. Biorąc pod uwagę to, że niektórzy po prostu nie myją, to zwierzęta tą swoją higienę, o swoją higienę dbają, tak? Więc tutaj myślcie o tym, nie tylko jeżeli chodzi o grze o koniach, ale także jeżeli chodzi o swoją higienę. O, dostaliśmy 5 posłuszeństwa, 5%. Także przy koniu też trzeba, wiadomo, go ogarnąć, wyczyścić. Trochę mu pomóc. Chociaż wiecie, no konie też żyły w naturze i tych kopyt nie miały czyszczonych, tak? Koń się stara, żeby być brudnym, po czym przychodzi człowiek i go czyści, tak? Konie chyba lubią być w panierce. Ale ogólnie to o swoją higienę dbają, tak samo jak inne zwierzaczki, a ludzie, no nie zawsze. Powiedzmy to grzecznie, nie zawsze. Gdzieś mam jeszcze kamyczka, nie wiem gdzie, bo koń nie chce nogi. No dobra, już oczyściliśmy. Oj. A dobra, klik na nogę. Dobra. No to super. Także, tak jak w każdej grze, trzeba konia czyścić i dbać o jego samopoczucie. Wiadomo. Dobrze, pojawią się gwiazdeczki, są gwiazdeczki. Koń sobie zarżał. Koń potrzebuje jeszcze jedzenia. I potrzebuje wody. O, tutaj wiadomo, takie schematyczne pokazanie, że konik poszedł się najeść. Chwilę czekamy. Tak, i mamy konia znowuż pięknie, ładnie ogarniętego. I już, słuchajcie, tutaj możemy sobie pojechać na zawody. I powiem szczerze, że w następnym odcinku to oczywiście zrobimy. Mamy też możliwość wyboru już kolejnego konia, ale to też zrobimy w przyszłości. Nie będziemy wszystkiego robić od razu. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo proszę o łapki w górę. Jeżeli będzie 100 łapek w górę, to w przyszłym tygodniu też pojawi się Riding Starczy. Jeżeli chcecie, to będę widziała, że po prostu macie na to ochotę oglądać tą grę w moim wykonaniu. W przyszłości, w przyszłym odcinku pojedziemy na zawody i być może pierwszy teren. Zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo. Też terenu nie będę pokazywała, wiadomo, cały czas, bo ten teren jest taki sam, tak? To można kiedyś taki sam odcinek temu terenowi poświęcić i więcej tego nie pokazywać, bo tereny są identyczne dla wszystkich koni. Dobra. Okej. Okay. Dostaliśmy też posłuszeństwo za to, że głaszczemy konika. Super. Nie wiem, jak w tej grze dodawać motywację, także jakby ktoś wiedział, jak koksać motywację, to bardzo proszę o jakieś tam komentarze, jak to koksać. Dobra, jeszcze raz proszę o łapki w górę, o komentarze, powiedzcie, czy Wam się podobało, czy chcecie dalej tą grę. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, super, że chcieliście tą grę, bardzo ją lubię i do zobaczenia, mam nadzieję, jeszcze kiedyś w Riding Starczy.